inżynierów nałogowych. Dobrze być w domu. Hello! Tak ciemno. Wariowaliście? Mua! Mua! Cześć, siostrzyczki. Uznałam, że wpadniemy. Cześć. Wpadnę do was. Mua! 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 Wpadnę do was na lunch. Bardzo się stęskniłyśmy za tobą. To jest niesamowite, ile rodzina dla mnie znaczy. Dla nas też. Oh, dang, dang! Dlatego właśnie ćwiczę codziennie rano. Ona była na treningu bez Była. Nas. Setka. Hania przyszła z sałatkami i powiedziała, że jest już po treningu. Dla mnie jest skreślona. Jak mogła zrobić trening bez nas? Przyjeżdża tutaj i próbuje nas przekupić jakimś jedzeniem? Ej, bo ja na przykład to się boję sikać trochę, bo jak będę sikać, no, to muszę od nowa to układać. Ja muszę też wszystko od nowa wkładać, no. To jest przerąbane. Uznałam, że świetnym pomysłem będzie wrócenie, wiecie, do korzeni, zrobienie czegoś takiego, jak robiłyśmy w przeszłości. Pamiętam, jak imprezowałyśmy codziennie w Malibu. Wiecie, takie rodzinne spotkania są niesamowicie ważne. Niesamowicie ważne, dlatego uznałam, że zrobię nam taki rodzinny poranek. Skoczyłam po oczywiście sałatki i zaraz sobie się umalujemy. Nice. Wzięłam moją ulubioną, czyli z kurczakiem, z awokado i z kolendrą. Mam nadzieję, że lubicie kolendrę. Nie wiem, co ta siostra Hania sobie wyobraża. Jesteśmy jej siostrami. Jak mogła zapomnieć, że Pola nie je mięsa? A chciałam być taka dobra. Taka miałam sobie, a przywiozę im sałatki z awokado i z kurczakiem. To jest jeszcze chyba bekon. Tak, właśnie go wydubuję. Baby. It's kinda crazy. Casualowa mieszanie sałatki. Ludnie przyprawienie. Miesz, miesz. Siostro. Mamy dla ciebie sałatkę. Od razu przygotowaną i nawet wymieszaną. Wow. Z Sośkiem. Jesteście mnie wspaniali. W życiu spotkałam. Jestem taka wdzięczna za nie. Yes! Siostra kupiła mi sałatkę. To jest takie wzruszające, jak one o mnie dbają. Let's try avocado. Yes. Pomidorek. Jakiś taki dziwny posmak mięsa? Czyżbyś zamówiła mi sałatkę z mięsem? Tylko mięso, kawałek kurczaka, daj spokój. Kochana, jak mogłaś nie pamiętać, że jestem wege? Przyznam, to mój błąd. Ale wiesz, o co chodzi w życiu? Właśnie o przyznanie się. Nie wierzę, że to zrobiła. Jestem zdruzgotana. Nie wierzę, że mogła mi to zrobić. Jak mogła zamówić sałatkę, wiedząc, że ja jestem wege i robi mi coś takiego? Będzie musiała mnie bardzo mocno przepraszać, żebym jej to wybaczyła. Żałosna jest czasami ta siostra. Yes! Weź ty, to chyba jesteś od innego ojca, jakaś za wysoka jesteś, żegnam. Od innego ojca! Stary, po to! Ej, dobra, nigdy nie... Widzicie, to są efekty przedawkowania kwasu hialuronowego i botoksu. Przebierz buty, siostro. Co? Au! Jezu, jak się wystraszyłem, że ty rzucisz tą kamerą. Spoconą stopę. Krzesę usiąść. Mało ci krzeseł w tej willi? Tu masz 450 tysięcy metrów kwadratowych. Mało ci krzeseł? Setka. On powiedział, że mam 450 tysięcy metrów kwadratowych, jak w rzeczywistości mam 485. Żenujące. Moi kochani, idę, bo nagrywam waszą reakcję. Okej, okay, honeys. Dobra. Open your eyes. Ono szpile! This is Kylie or what? Jak ci się podobam? You look very nice, but all like Alexander. Wróćcie. Ja się z wami nie żegnam. Aha. Okay, sister? Bitch! Z kucharzami się nie żegnam. Papa? Z kucharzami? Dobra, ale ty się wczułem w sumie w to za bardzo. Ty się nie zabij w tych szpilach. Poczekaj, ja tu walczę o życie. La 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 la. Michaś, daj spokój. Chodzimy do galerii, ale na początku muszę jeszcze zadzwonić po swojego ochroniarza, żeby z nami był, więc zaraz zadzwonię po Mario. Mario, dobrze, że jesteś. Słuchaj, widzimy się zaraz w galerii, tak? Za ile? Dwa gile, nie wiem, no, 20 minut. No dobra, no. Dobra, super, see you. Pożegnasz się czy coś? Pa. Pa. Ach, Mario to taki cudowny człowiek. To jest osoba, z którą ja żyję już niesamowicie długo, bo około 2 miesiące. Wiecie, przez taki okres da się poznać człowieka. Da się po prostu zajrzeć mu głęboko w duszę, co kryją jego demony. Wydaje mi się, że moja siostra ma urojenia i jest lekko świrnięta, bo wierzy w jakieś kamienie i klątwy, ale nie mnie oceniać. Kurde! Nie chcesz wiedzieć, co bym z tobą zrobił. I'm done! I'm done!
Nie no, ale nie za wysoka bym była? Nie, bo jesteś idealna! Aha. Czemu ty nie jesteś taka wysoka? Przepraszam! Proszę. You kinda crazy, yeah? Musisz mu oddać ogólnie tego zdjęcia. Michał chyba sobie na zbyt wiele pozwala. Klepnął mnie w pupę. Nie żeby mi się to nie podobało, nie będę ukrywać, ale chyba na zbyt wiele sobie pozwala. Ciekawe, który Bentley dzisiaj po nas podjedzie. Może Camaro tym razem? Dzwoniłeś do szofera w ogóle? Ja nie wsiadłem do takiego taniego samochodu, dziewczyno. Dzięki, że na mnie czekacie, jakby no tak było po prostu, na piękno się czeka. Obiecałam Mario, że kupię mu w końcu marynarkę. Dziękuję. Nie wziąłam okularów! Honey! Trudno, no trudno, sobie. Jakby... Tak się zdarza. W ogóle widzicie ten beżowy kolor, zupełnie jak moja nowa kolekcja z Kims. Proszę, zróbcie mi zdjęcie. Slay! Więcej, pokaż, give me more! Pokaż, jest! Pokaż ten sexy style, pokaż go! Pokaż kuca! Yeah! Okej, okay, lecimy na zakupy, słuchajcie, bo obiecałam dla Mario, że kupię mu marynarkę, więc chodźcie. Boże, nie pamiętam, kiedy ostatnio wychodziłam na miasto w ogóle sama. Idziemy na overpriced kawę. Czekamy. Może zaklasz. Tu. Tu poprosimy, jakby... Window. Ona idzie na dół. Dobra, i tak wsiadamy. Nie no, jak pojedziemy w dół, to się obsram. Ha? No i się miała Kardashianka miała rację. Yes. Fajnie, tak jakby luksusowo nawet bym powiedziała. Może być. Ale prawie jak u mnie w drugiej willi. Tam są reporterzy, uciekajmy do samochodów po powrotem. Musimy czekać na Mario, nie możemy tutaj być nie, same. Nie możemy tutaj. Boże, nigdzie bez ochrony. Jezus można Maria. Wyjść. Darek, otwórz. Arek, ukrywamy Szybko. Się. Wiedziałam, że tak to się skończy, jak nie wezmę okularów Jezus przeciwsłonecznych. Maria. To wszystko przez ciebie, to ciebie rozpoznali. Mario jest moim ulubionym ochroniarzem. On nas ochroni. Dzięki niemu jesteśmy 100% bezpieczne. Hania, uważaj. Ej, dobra, wsiadam do auta. Za dużo fleszy. Dobry? Tak, tak, dobra, dobra. Teren czysty. Dzień dobry. Mario, dziewczyn, cześć. Że jesteś. Ci paparazzi normalnie nie mają serca. Dobrze jesteś. Są ze mną moje siostry, zaraz je poznaj, bo w ogóle nie miałeś jeszcze okazji. Tak, tak, czysto, dzień dobry. Hello, cześć, Mario. Cześć, Mario. Mario jestem, cześć. Cześć, Mario. Dużo im opowiadałam o tobie, oczywiście. Mario, ja ci muszę pokazać, ponieważ nowy BBL wleciał. Yes. To znaczy... U nas to rodzinne, także... Tak, tak. Ten BBL to bardzo dobre przysiady? Nie. Bardzo bogate lędźwia, yes. Tak? Dobre, co? Fajny, mogłabym na nim spać. Albo go tak ugryźć. Mario, kliknij to, żeby nam bakterie na palce nie przeszły. Boże, jak się cieszę, że cię widzę. Przepraszam, kliki. Tak, potrzebuję właśnie jakąś kurtkę skórzaną, najlepiej czarną, żeby mi pasowało do bluzy. Dobra, jasne, okay. I do okularów, nie wiem czy zauważyłaś, ale też okulary nowe kupiłem, tak. Widziałam. Wpisałem tutorial, jak być dobrym ochroniarzem i było napisane, że okulary czarne to szybkie, to podstawa. Świetne, awansujesz na kolejny level ochroniarza. O, to jest dopiero ochroniarz, Mario, widzisz? I on ma Konkurencję, miał marynarkę, kurde, ja ale też muszę mieć. Ale będziesz miał. Ale wiesz, ja jestem jestem ochroniarzem, wiesz, stylowym. Mario, jaki ty masz donośnik. Ej, potrzebuję chyba zatrudnić dodatkowego ochroniarza dla torebki. Co ty myślicie? Tak, taką osobę, która będzie ci nosić, kochana. Tak, ale przy okazji też jej bronić. Ale też dobrze pokazywać. Niepotrzebny jest kolejny ochroniarz, ja wszystko zrobię. O, jest! Yes. Oh. Mario, ty to jednak masz lepsze oko niż my. Tak, jak przymierzałem tą marynarkę, to ten. Żałowałem, że jej. Pan uważa na mnie. Nie wchodzi mi ręka. Czekaj. Muszę wciągnąć powietrze. O. To może zdejmę, co? Zdejmij bluzę. Zdjąć bluzę mam? Zdjąć bluzę masz. Yes. Mario. Ale mięsień! Ciężko jest się skupić. Bardzo jestem rozproszona autentycznie w tym momencie. Mogę? Oh yes! No i to wygląda Ej Mario, powiem ci, że jesteś teraz profesjonalnym ochroniarzem. Tak? Odebrałeś, że jesteś sexy? Tak. Dobra, no to co, kupujemy chyba, tak? Jesteś sexy, kupujemy. Przecież nikt się nie spruje i wychodzimy bez płacenia. Trzeba pokazać swoje atuty czasami. Yes.
Oj, halo, halo, przepraszam, nie, ma, nie robimy zdjęć, nie robimy zdjęć tutaj. Przepraszam, nie, nie. Oczywiście, że możemy zdjęcie. A, dobra, dobra. Dobra reakcja, Mariusz. Wiesz, czasami trzeba odpuścić, Mario, wiesz? Ale dobrze, dobrze, dobra reakcja, szybka. Akcja, reakcja. To się ceni w ochroniarze. Czasem szybko jest ważne niż wolno. Ciężary na przykład wolne są lepsze, ale reakcja musi być szybsza. Mam jakąś metkę tu? Ale trudno, dobra, nie biorę. Nie, nie biorę, wiecie co? Czasami trzeba sobie postanowić nie. 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 Asertywność. Oszczędność. Dokładnie. Czasem też jest ważna, tak. Chciałam powiedzieć, że czekamy już strasznie długo i nie rozumiem tego, dlaczego nie mamy pierwszeństwa do kasy, skoro jesteśmy Kardashiankami. Jakby nazwisko mówi samo za siebie, powinniśmy dostać jakiegoś fast passa do kasy, a nie, że my jeszcze musimy stać w kolejce. Żenujące. Proszę nie ponagrywać. Ej, chowamy się. Szybko, chowamy się. Mario. Wychodzimy. Ale musimy kupić. Dobra, bez płacenia wychodzimy. Musimy zapłacić. Nie mam płacenia. Mario. Wyślecie tam im ten, kartę jakąś, ten. Mario. Wychodzimy. Czy życie ochroniarza jest ciężkie? Jest ciężkie jak ciężary na mojej sztandze. Bardzo ważne w tej pracy jest bezpieczeństwo, szczególnie Kardashianki są bardzo rozpoznawalne w tym świecie, więc bardzo ważna jest prędkość w rozpoznawaniu przeciwników. Kurde, trochę za dużo mam tu klatę. Bo mi się łańcuch chowa. Ej, nie rób tak. Ej, dobra, lecimy na sesję, bo zaraz się spóźnimy. Mamy do niej 23 minuty. Drogi mamy, nie pamiętam, nie znam się dobrze na liczbach. Umiesz liczyć, licz na siebie. Albo na swojego ochroniarza. Niesamowicie cieszę się, że mogłam spędzić taki poranek z moimi siostrami. Zrobiliśmy zakupy, tak jak za dawnych, dobrych czasów. Cieszę się bardzo, że mam takie cudowne grono. No, bez treningu się nie odbędzie. Proszę. Dziękuję. Pan nie wchodzi niestety. Widzowie, wy nie wejdziecie, dopóki nie zostawicie łapeczki w górę pod filmem. Raz, dwa, trzy. Już? Zagana? To zapraszam. Boże, moje siostry są takie kreatywne, patrzcie Jezu, na to. Siostro, ja już nie mam... No zdjęcia! Ja już nie mam po prostu siły chodzić i mnie już trzeba chyba wszędzie zawozić tym wózkiem. Dobrze widać was? Aha. Mario! Siostro! Twój ochroniarz jest jakiś bardzo nieodpowiedzialny. Ja myślałem, że stracę życie. Bardzo zawiodłem się na mojej siostrze. Jak ona mogła zatrudnić tak nieodpowiedzialnego ochroniarza? Mimo wszystko Mario jest bardzo przystojny, więc mu wybaczę. Zapraszam. Tak, zapraszam. Dziękuję. Noga. Dziękuję. Jedziemy na sesję, kochani. Halo! Halo, zostaw, rzućcie na aparat. Oddawaj go. Okej, okay. Jesteśmy na sesji. Właśnie dojechaliśmy. Mario jest świetnym kierowcą. Takie ciężary to się machało na zawodach. Ja zakręciłem się w głowie. Musimy szybko otworzyć drzwi, bo już paparazzi... O, dobra, dzięki, Wodek. Widzisz, co najgorsze, że ta winda nie działa. Nie działa. Widzisz, Mario, czasami mam rację, czyli zawsze. Chcesz mieć takie fajne cycki, to musisz tak robić. Pysz! Mario, Mario, nie. Co za sztangi mają tu beznadziejne jakieś? Mario, dobra, on to puścił. Halo, proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Kim, znasz go? Znam go, to nasz fotograf na dzisiaj. Masz szczęście. Śmieszny wasz ochroniarz! Zamiast budzić postrach, budzi we mnie śmiech! Połamać cię? Sekundę? Wynosimy gościa. I tyle, po fotach, pa! On się zgrzał. Już nigdy nie spojrzę na ciebie tak jak wcześniej. Wszystkie dzisiaj mamy wypchane tyłeczki. Dzisiaj wszyscy, Przemek, mamy tyłki wypchane. Ja nie. Olek, na ciebie też nie spojrzę. A przepraszam, czy jest coś, masz coś jeszcze wypchane? Nie! Lecimy! Obawiam się, że jak to wyjmę, to będę miała taki kompleks małego tyłka. Tak. No? Potwierdzam, bardzo naturalnie. Czyli Przemek, chcesz, że mam mały tyłek? Nie, no ale w tym, nie no, ogólnie mogę powiedzieć obiektywnie, że jakby lepiej wyglądasz. Lepiej wyglądasz w tym. No uważam, lepiej, no nie? No lepiej. Nie widzę różnicy.
Masz szczęście. Proszę przestać sobie przytakiwać, chłopaki, dobra? Odnośnie mojego tyłka. Przebrałyśmy się z siostrami oczywiście. Wybrałam właśnie taką diamencikową sukienkę. Wygląda bogato. Do tego oczywiście błyszczące buty. Olek oczywiście slay as always. Tylko teraz jeszcze bardziej mama tyłeczek. Przemuś. Tak. Poprosimy fotki. O Jezu. No dobrze. Nie wiem, jak ja dam radę zrobić te zdjęcia. Ja bym chciał leżeć w ogóle. Tylko czy będzie mi ładnie biodra widać? Kurde, no. Dobrze wyglądacie. Tak. Nie! W takich warunkach ja nie robię. Za gorąco. Dawaj te poty, no. Zobaczmy, co się da zrobić. Tak daleko? Przemek, gdzie ty poszedłeś? Żenujące. Przemek! Jest gig. Nie rozumiesz wizji. No. O tak. Bądź jeszcze bardziej. Pokaż. Bardziej reaguj. Mocniej. Dobrze. Okej. Jas. No. I to tak jest właśnie. Ładny strasznie. What the fuck? No cóż. Ej, ale to jeszcze raz, tylko zamienimy się może pozycjami teraz. Tak. No, no można zmienić coś. Tak, bo tu mam bardzo dużo. Dziękuję ci bardzo, jednak już rodzina Kardashian i rodzina Lejosa nie mają. Marek, czyli możesz rękę podać Markowi Pro? Tak. Pito, nie będzie bity dzisiaj. Nie, chyba nie zasłużył sobie jednak. Spokojnie, jeszcze trochę czasu zostało, może jeszcze coś zrobię. Nie no, nie podoba mi się to, że jestem niższa, no. Mario, chodź tu. Teraz. Wyretuszuje się mnie, nie? Mario, niezastąpiony pomocnik! Oh yeah! Co tam się teraz mówi? Slej? Super, co do mnie, Mario, dziękuję. Dobra, widzowie, teraz robimy zdjęcie bardziej hardkorowe z dwiema dziewczynami po bokach. Kiedy nami na bar? I szybko krzesło! Dobra, i szybko krzesło, ale... Wrócaj! Wolę sobie zadanie? Dobra, dawaj! Stój! No, nie, no jest! Siłacz, ludzie! Widzieliście to? 100 kilo! Nice! Ubierzemy coś. Stop! No widzicie, ja mówię, że idzie gizem. Ja się tak zestresowałam, że mam stopy całe mokre. Kochana! Sesja była naprawdę cudowna, świetnie się bawiłam z moimi siostrami. Myślę, że to była super odskocznia od takiej, wiecie, codzienności. Przy okazji jeszcze był z nami Mario, który jest po prostu cudownym człowiekiem. Mówię to już kolejny raz, a wiecie, to jest takie wzruszające. No, spędziliśmy cudownie sobie razem, rodzinnie czas, a teraz lecimy na zakupy, bo trochę zgłodniałam. A jak wiecie, ja mam ścisłą dietę, ścisłe treningi, ścisłe majtki, żeby tu wszystko nic nie wypadło. Więc lecimy na zakupy. No ale jesteśmy na zakupach, żeby zrobić super fit sałatkę. Drugą już dzisiaj, co prawda, ale będzie lepsza niż tamta. Przepraszam, ty ją kupiłaś, siostro, ale będzie lepsza. Pola zupa, no jasne. Super. Olejmy w ogóle plany. Olejmy plany rodzinne jedzenia wspólnej sałatki, skoro można wziąć zupę. Tak. Jak chcecie sałateczki, to macie za wami są. A może takie gotowe? Znaczy, wydaje mi się, że to w ogóle ktoś powinien za nas kroić tego ogórka, a jak już musimy sami, no to chociaż kupmy gotową sałatkę. Ale tak szczerze, to ja wam powiem, że tak naprawdę to po to to jest, prawda? Ej, stara, ta ci się może spodobać, bo ona jest, patrz, burak. Właśnie ją wzięłam, stara. One brain. Widać, że siostry. Maria, uważaj, bo ci to spadnie. Już. To rozumiem na tydzień? Nie, na dzisiaj. Na obiad i kolację. To na kolację. O. A dla mnie też masz jedną? Nie no, to dwa posiłki dzisiejsze. Głowy. Zapas sklepowy zabrałeś, Mario. Potrzebuję jeszcze wózka, bo wziąłbym jeszcze steki. A nie mieć w życiu bogatą siostrę. Ja jestem tą biedną, więc ja tylko daję, a ona płaci. Tak można żyć i umierać. Co jest? Mario. Bo co no? Trzeba wykorzystywać ciężar. Aż, o teraz lepiej. Ale jeszcze tak jakiś samolot by się przydał. Nie potrzebuję tego tak naprawdę, bo moja lewa ręka zabija, a prawej to sam się boję. Cieszę się, że zrobiłyśmy sobie takie, wiecie, zakupy jak za dawnych lat, gdy jeszcze nie mieliśmy multum obsługi i ludzi, którzy za nas to robią. Zaraz sobie ugotujemy coś dobrego, zrobimy sałatki, bo oczywiście jesteśmy fit i nikomu nie mówcie tylko o tej lasagne, okej? Okay?
Rozumiemy się? Czułam to, że ktoś mieszka w moją nieobecność, w moim pokoju, ale jakby moja mama mówi, że cały czas ma takie sytuacje, że na przykład wie, że do mojego pokoju się wprowadziło dziecko. Stałyśmy w pokoju mojego brata i jakby na wprost do pokoju mojego brata jest pokój mój. To nagle się puściła tak na maksa głośno muzyka, taka dziecięca, w stylu jakaś kołysanka czy coś takiego. Boże, w końcu. Byłam w szoku, gdy Pola zaczęła nam opowiadać o tej chorej sytuacji z duchem w samochodzie. Byłam naprawdę przerażona. Ta historia, którą opowiedziała moja siostra, była przerażająca. Cieszę się, że mnie nie wyśmiały, tylko faktycznie zrozumiały moją sytuację. Kocham was. A ja sobie zrobię pełnokaloryczną pizzunię. Na przystawkę pizzunię. Pierwszą. Ej, to jak to? Ale moja sałatka siostry jest naprawdę bardzo smaczna. Pomidor miał zamach na mnie, wleciał mi do nosa, jak próbowałam go rozgryźć, tak. Widzicie? Pomidor mi czuję ciągle pomidora w nosie, on mnie tak zaatakował, tak niespodziewanie, skąd miałam wiedzieć, że on mnie zaatakuje, ciągle leci mi z nosa, muszę się wytrzeć, mój makijaż. Tak. No. Chciałabym powiedzieć, że oni w swoich sałatkach mieli jakieś fajne dodatki w stylu, nie wiem, makaron, kasza, coś, a ja nie mam nic. I co? O co chodzi? Zapłaciłam za to pieniądze, ciężko zarobione pieniądze przez ostatni czas. Nawet mi nie dodali taki, a nie, to ja ją robiłam. Ja sobie nie dodałam. Słuchajcie, musimy zmyć makijaż, ponieważ będziemy sobie robić domowe spa z moimi siostrami, więc już nie jestem taka wyszczuplona niestety. Ale Rwana. Maseczka dobrze nam zrobi po tym ciężkim dniu. Powinnam sobie zrobić taki codzienny system pracy, że pracuję od 12 do 13. Tak, myślę, że to by było takie optymalne. Tak. To jest niesamowite, że nawet jak chcesz odpocząć, to musisz pracować. Tak. To jest takie ciężkie. Raz jest gorzej, raz jest źle. Teraz stwierdzam, że ja muszę strawić tą sałatkę, zdrzemnąć się i teraz mi będzie cudownie. Niesamowicie się cieszę, że mogłam spędzić dzisiaj cały dzień ze swoimi siostrami. Dzięki temu, że spędziłam dzisiaj z nimi około 8 godzin, przez następne pół roku nie będę się musiała z nimi w ogóle widywać. To jest chyba najlepsza część tego dnia. Ten dzień to było najlepsze, co mnie spotkało w przeciągu ostatnich 2 dni. Jestem... Doładowały mi baterie i jestem gotowa na kolejny dzień. Widzowie, zrobiłem trening, więc po treningu trzeba zjeść porządny posiłek. Nie ma w ogóle talerza takiego na to. Trochę mikroplastiku, to więcej kalorii, wiadomo. Ale nie chce mi się jeść 3 takich samych pizzek, więc żeby urozmaicić, to wymyśliłem o wiele lepsze danie. Jest to pizzlasagne. Jakbyś to zjadł, stary, nie? No zjem. A co myślisz, że nie zjem? A po co? Normalnie to będę jadł to. Cholesterol ci wyrąbi poza skalę. Wiesz, jest dobry cholesterol i jest zły cholesterol. Ja mam ten dobry cholesterol. Dobrze, testosteron też masz dobry. Testosteron mam najlepszy. Dobra, cyk. Jezus. Mario, co ty żresz? Pizza z lasagne. A mogę grzyć? Pyszne. Smakuje lasagne na pizzy. Wow, odkrywcze. Ej, kochane, ja zdejmuję maseczkę, bo czuję, że już mi się dobrze wszystko tam jest. Czemu ja mam fioletowe brwi? Jakby o co chodzi w ogóle? Chciałam bardzo podziękować moim siostrom. Kocham was bardzo. I co? See you next year. Or not.